Film ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo obrazić. Siema, zostaw łapkę w górę i subskrybuj. Miłego oglądania. Witaj piękny świecie. O kurde, kiedy zamówiłem w internecie ciężarówkę koksu za złoty 50 zł za kilo, nie spodziewałem się, że to tak na serio. Siemanko. Słyszeliście, że sąsiad dowiedział się, że pochodzimy z Czech i zaczął grać w czeskie gry? Ja niestety słyszałem. Wysokoprocentowy napój alkoholowy. To chyba chodzi o Kubusia. A to co znowu za patologię? Czesi muszą nas uwielbiać. Najpierw tworzą kreskówkę o polskich fachowcach w moherowych czapeczkach, a teraz zrobili grę o Łodzi. Główny bohater to śmieć z odzysku. Na koniec świata! I jeszcze dalej! O puszeczka bimberku. Pusta. Ktokolwiek to zrobił, zapłaci mi za to, ale najpierw popodglądam robo sąsiadki. Popatrzmy. Smród, brud, szczyny, fekalia i grzyby. O, terroryści podrzucają bombę do ratusza. A nie, to tylko łódzki dres, nic nadzwyczajnego. Dzień dobry, byłaby pani tak uprzejma i pożyczyła parasol. Najpierw musisz odnaleźć mojego pieska. Jak widać, wcale nic nie muszę. O nie, parasol. A kit z nim, i tak nie był mój. Dzień dobry, poproszę trochę oleju, oczywiście na kreskę. Wisisz mi już 3 grosze, więc możesz dostać najwyżej kopa w twoją blaszaną zardzewiałą dupę. No co? Jestem głównym bohaterem, wolno mi. Zapłacisz mi za te nieprzyspane noce. Co masz? To ty masz chyba hemoroidy. Haha, sam się właśnie zlicowałeś. Odezwał się ten, który chciał zrobić atlas grzybów spod swoich paznokci. Czuję się jak na II wojnie światowej, konkretnie jak Francja. Chodź do mnie chlać. Ale że ta kłodrana? No. Niezbyt mam jak, zresztą i tak wolę koks. No i gdzie on poszedł, jakby nie mógł po prostu tego wdychać i wydychać nam ścieżkę? Gdzie ja zostawiłem mój drapak do dupy? Znaczy, on nie jest do dupy, bo jest nawet fajny, ale drapie się nim po dupie. To jedna z niewielu sytuacji, gdzie widzę koks, zanim ten czerwony grzyb zdąży go wciągnąć. Znając go, już ma zatkany nos. Wciągnąłbym to z tej tacki do nosa, ale drapałem się tą tacką po odbycie. Przecież ty mi tą tackę pożyczyłeś, kiedy piekłem zapiekanki, po których się rozchorowałem. A te proki są bardziej pociągające niż sądziłem. I jak mam ci teraz dać w mordę za tą zapiekankę? Trzeba będzie coś wymyślić. Nigdy się do mnie nie dostanie. Założymy się? O browar? Może być. To jasne. Pod warunkiem, że w razie potrzeby przywalę ci pokrywką od garnka, broniąc swojej posesji. Te twoje dziecięce marzenia są coraz śmieszniejsze. Nałożyłem pokrywki na nogi, więc jak dostaniesz kopniaka wieja, to się nie pozbierasz. Furka strać, nie mogę wyjść, a jak on mnie dopadnie, to jestem skończony. A to co? Gitara się ma. Sąsiad, proszę, przestań pić.